Hejka! Dzisiaj będziemy pokazywać Toka Boka z moją przyjaciółką, która ma kanał na YouTubie. Hejka! Dzieci, uspokójcie się! Ale posłuchajcie, dlaczego my mamy w ogóle wam trzymać tablety i tak dalej? No właśnie! Już jesteśmy bardzo zmęczone. A dopiero 13, prawda? Tak! Dobra, dzieci, idziemy spać! Wszyscy chodźcie spać! Nie mam mowy! Tak, jest pora do spania! No to po prostu idźcie do nas, do waszego namiotu. No. Nie mam mowy! Tak! Co się stało? Mam do spania. Magda i Malutki, idziecie do spania, tak jak reszta. Dobra, idźcie do spanka. Dobranoc, kochani. Ale bez koni masz iść spać. Blazie, co możecie nas obudzić? Co ty spisz już? Zapraszam, mieliśmy małą techniczną katastrofę. Ale teraz będziemy już normalna historyjka. O no śpię, te dzieci mnie wykończają. A ja! Ha, a ja nie muszę spać. Ha. Skoro ona nie może spać, więc ja też będę się bać. Dziewczyny, spać, nie wykończacie nas. No właśnie! Przepraszamy, bardzo przepraszamy, już idziemy spać. No w końcu. Lejla, ale przecież trzeba posprzątać pokój, a ty jakaś leniwa jesteś. No bo jestem zmęczona od tych dzieciaków. No a co, ja nie jestem? No dobra, idę. O Boże, jaki bałagan. Burdelo. Matko Lejla, mi się nie chce tyle sprzątać. Sprzątaj albo cię... No dobra, masz rację, mi też się tego nie chcesz sprzątać. Sama tak mówiłaś! Cicho bądź! Sama tak mówiłaś! Ten bałagan to nie powinien tu być. Uff, na szczęście kupiliśmy jakąś tam półkę. Musimy sprzątać. Weźmy tylko figurki z nich. Dobra, kiedyś musimy to posprzątać. Dwa, zobaczcie, ciup, ciup i... No i już poprzątane. A więc Lejla, możemy już iść spać w końcu! No właśnie. Na szczęście. Budzi się! Co się stało? No bo, ona chrapie, kurczę, no! No budzisz się! Dobra, wiesz co? Ucisz się, bo za kołyskę ci przyniosę. No i załatwione. Matko jedyna, na co tu się znowu wyrabia za jakieś smelstwo, co? Chrapie. No i? No. Ja. A ty dlaczego latasz w powietrzu, co? Bo umiem latać, Ale moc latania ciągle jest w duchu. Nie jestem duchem. Na szczęście nie jesteś duchem. A ty cicho siedź. Wiesz, to nie tak mocno. Jakiej babci jest babcia? Babcia dla nie. Sama się zamknij, okej? Ja powiedziałam, żeby cicho byłaś. Wyprowadzam się. Nie, no dobrze. Zadzwonię po twoją mamę, tylko kupię telefon. Mój komputer. Wcale nie, ja to kupię. Dziękuję. Butterfly. Dzień dobry, ta panienka, o właśnie ta! Cicho bądź! Gdzie sama bądź? Cicho. Butterfly z Lejlą! Lejla nie umie latać. Szkoda! Ja pani córka, niech sobie tutaj... Pani córka! Chcę się wyprowadzić, więc do widzenia. Nie, ona nie może się wyprowadzić. Ale ona się nie może wyprowadzić stąd. Nie może! Dobra. Do widzenia. Nie dogadam się z panią. Ale ona ma jakieś dziwne, że lata. Niech sobie lata, co mnie to obchodzi. Aha. To do widzenia. Ale ona już spadła, jak latała. A, no to pilnujcie, żeby nie latała. Nie! Ale przepraszam, przykro mi, ale pani dziecko już zginęło w bitwie światowej. Do widzenia. Halo! Ania, mama cię nabrała. Dzięki, opiekunki. Proszę. Ale już nie leć, okej? Niech ci będzie. No właśnie. Idziemy już spać, nas
Niestety już idziemy spać. Leila, co my wchodzić na parkiet, co? Halo, czy ktoś tu w ogóle jest? Nie mogę się rozłączyć. Ja panią rozłączę, niech się pani uspokoi. Bye. Do widzenia. To wcale nie umiem się rozłączyć. Proszę, niech pani się rozłączy. Do widzenia. No i sama się rozłączyła. Do widziski. Już na szczęście po nocy. I trochę szkoda mi. Ale na szczęście. Ona tak coś odkrzyczała. Na szczęście byłam w innym pokoju. I ty weź tego palca. Puknij w łeb. A ty się uspokój. Pani! Cicho bądź. Pani! Ja jestem ulubienicą pani! Co znowu? Jestem ulubienicą pani. Nie. Pani nie spójrz. Nie! Nie! Proszę mnie nie bić, bo dzwonię do twojej matki. Proszę mnie nie bić, bo dzwonię do twojej matki. Nie! Dobra, możecie rozwalać sobie, proszę, możecie zniszczyć ten tablet. Dziewczynki, jest przerwa, możecie sobie robić co chcecie do Wicki. Możemy się rozwalić ten tablet, do Wicki. Tak, wszystko możecie robić. Wszystko możecie robić. Dobrze. To idźcie. Pani nienormalna? Jestem normalna! Dobra, sorry, idę już do pokoju. Grać w Simsy! Uwaga! Bye! Kolejna trzecia część! Part 3 będzie jutro, pa!